Wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz tą kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zajrze, twoje grzechy są odpuszczone. Na to wstupi świadnicy zaczęli mówić sami do siebie. Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zajrze do kobiety. Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Oto słowo Pańskie. Wystarczy spojrzeć na bardzo wielu ludzi, którzy mówią o sobie, że są nieszczęśliwi. Wystarczy czytać Biblię, słuchać nauki Kościoła, która przypomina nie tylko o wiecznym szczęściu w niebie, ale przypomina też o stanie potępienia, o piekle, który jest odwrotnością szczęścia. W pewnym mieście żyła kobieta. Kobieta, która, jak każdy z nas, bardzo pragnęła szczęścia. Mówi o niej dzisiejsza Ewangelia. Niewiele o niej wiemy. Wiemy tylko, że została w tym mieście
prostytutką. Może lubiła seks. Może cenne dla niej były męskie oczy patrzące na nią z pożądaniem. A może lubiła po prostu pieniądze. A może nie tyle lubiła pieniądze, co były jej niezbędnie potrzebne, żeby nie zginąć z głodu. Może ktoś ją zmusił do tego procederu? Nie wiem. Wiemy tylko, że przyszła do Jezusa. Zatrzymajmy się nad tym ewangelicznym wersetem. Oto kobieta, która prowadziła w liście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że Jezus jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy oleju. Życie grzeszne. To określenie jest zbyt ogólne, by móc tylko na podstawie tego słowa być przekonanym o profesji kobiety, ale kontekst całej sytuacji jest dość jednoznaczny. A także to, że owa kobieta miała rozpuszczone włosy, na które w tamtych czasach żadna szanująca kobieta by sobie nie pozwoliła. Ta grzeszność została określona w Piśmie Świętym, w greckim tekście, słowem hamartolos. To słowo pochodzi od rzeczownika hamartia. Słownikowe znaczenie tego słowa to grzech, ale to słowo ma głębsze znaczenie, swoje źródło. Dokładnie słowo hamartia oznacza minięcie się z celu. I to jest, siostry i bracia, niezwykle ciekawe. Grzech, hamartia, to minięcie się z celu. Otóż mamy cel, tym celem jest nasze szczęście, ale oto hamartia, grzech, i mijamy się z celem, mijamy się ze szczęściem, którego pragniemy. Wielu ludzi niestety wyobraża sobie grzech inaczej, że grzech to jest coś takiego milutkiego, no i niestety zakazanego przez Pana Boga. Nawet jak ci ludzie nie grzeszą, to jednocześnie za tym grzechem tak tęsknią, jak ze skarbem.